witajcie. Jestem pewien, że nie raz słyszeliście historie o dziwnych stworzeniach takich jak Chupacabra, Yeti czy potwór z Loch Ness. Czy jednak wiedzieliście, że być może gdzieś na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych żyje Manegishi? Indianie z plemienia Cree uważają, że to mityczni mali ludzie o magicznych zdolnościach. Ale jak się okazuje, nie tylko Indianie mają coś do powiedzenia na ten temat. Ci, którzy twierdzą, że je spotkali, mówią, że Manegishi nie mają nosów i są zupełnie nagie. Podobno mają też duże głowy i wielkie oczy, które świecą w ciemności. Są biało-szarej barwy, a ich nieproporcjonalnie długie i cienkie kończyny zakończone są 12 palcami. Widziałem to przy brzegu, wspomina jeden z rybaków, który natknął się na Manegishi. Miało może niewiele ponad metr i wpatrywało się we mnie wielkimi ślepiami. I rzeczywiście, zgodnie z wierzeniami Cree, stworzenia widywane były zazwyczaj nad brzegami rzek czy jezior. Ponoć miały się czaić na rybaków i przewracać ich łodzie do góry nogami. Członkowie plemienia wspominali, że spotkania z Manegishi nie należą do przyjemnych. Jak twierdzą, to nie duchy, ale realne postacie. Ale tak jak wam wspomniałem, nie tylko Indianie wiedzą coś na temat Manegishi. Pewnego razu 1977 roku istota, która zdaniem świadków wyglądała dokładnie jak ta z indiańskich opowieści, pojawiła się w Dover, mieście położonym w USA w stanie Massachusetts. O dziwnym stworzeniu siedzącym na kamiennym płocie donieśli trzej nastolatkowie. Przejeżdżali jedną z dróg na przedmieściach Dover i wtedy się na nie natknęli. Na początku byli przekonani, że to, co widzą, jest po prostu kotem, ale gdy podjechali bliżej, zorientowali się, że w świetle reflektorów siedziało coś, co wyglądało jak człowiek, chociaż nie do końca. Bill Barlett, jeden z trzech nastolatków, tak opisywał to, co zobaczył. Siedział zgarbiony, a jego oczy błyszczały rażącą pomarańczową barwą, nie miał rzęs, wyglądało na to, że jest szorstki, miał też długie, cienkie odnóża z czymś na kształt szponów na końcach. Barlett wspominał też, że postać szybko uciekała, i chociaż za nią pobiegł, to nie udało mu się jej już zobaczyć. Postać, którą narysował później podczas przesłuchania, odpowiadała dokładnie tej, którą w swoich opowieściach wspomina plemię Cree. Od tego momentu Manegishi zaczęto nazywać demonem z Dover. Bill Barlett i jego dwaj koledzy, Mike Mazoka i Andy Brody, zarzekali się na wszystkie świętości, że to, co mówią, jest prawdą. Jednak na potwierdzenie ich słów nie trzeba było długo czekać. Wkrótce po tym, jak chłopcy opowiedzieli wszystko miejscowym reporterom, znalazł się kolejny świadek, który twierdził, że tego samego wieczoru widział demona z Dover. John Baxter zauważył go, gdy wracał od swojej dziewczyny. 15-latek, idąc przy Miller's High Road, zwrócił uwagę na coś, co przypominało małe dziecko. Jednak gdy podszedł bliżej, okazało się, że to, na co patrzył, nie było człowiekiem. Miało dużą głowę i cienkie ręce i nogi. Relacjonował. Wydawało mi się dziwne, że jest się w stanie utrzymać na tych patykowatych kończynach. Kontynuował. Przypominało małą małpkę, ale miało świecące pomarańczowe ślepia. Kiedy próbowałem podejść, odskoczyło i uciekło. Podobne zgłoszenie dotyczące demona z Dover pojawiło się raz jeszcze, dzień później. O pozbawionej owłosienia czołgającej się wzdłuż drogi Springdale Avenue postaci donieśli Abby Brabham i jej chłopak Will Tyntor. Opis patykowatych kończyn i dużej głowy nie pozostawiał złudzeń. Było to jednak ostatnie zgłoszenie z tych, które pojawiły się pod koniec lat 70. Od tego czasu nikt już demona nie widział. Życie w mieście znowu toczyło się jak dawniej. Aż do momentu, kiedy w 2004 roku na humanoidalną postać natknął się kolejny z mieszkańców Dover. On też, tak jak jego poprzednicy, zauważył go jadąc autem. W pewnym momencie zauważyłem coś ciemnego i bardzo głośnego. Szybko przesuwało się od lasu w kierunku drogi. Kiedy na chwilę stanęło, mogłem się lepiej przyjrzeć. Miało sporych rozmiarów zaokrągloną głowę i naprawdę wielkie, okrągłe oczy. Było zupełnie nagie i przesuwało się na czworaka. Opowiadał kierowca. Najpierw myślałem, że to duży pies, ale jestem pewien, że to nie był pies. Później się zerwało i pognało z powrotem do lasu. W internecie można znaleźć jeszcze kilka historii opisanych przez ludzi, którzy w okolicach Dover widzieli dziwną, łysą, humanoidalną istotę. Czy jednak demon z Dover naprawdę istnieje? Czy jest opisywanym w legendach Indian Cree Manegishi?
Czy można wierzyć relacjom kilku nastolatków? Niektórzy uważają, że postacie opisywane przez świadków mogą być przybyszami z kosmosu. Ich też od zawsze przedstawia się jako istoty o dużych głowach, cienkich kończynach i dużych błyszczących oczach. A wy jak sądzicie? Czy demon z Dover istnieje? Dajcie znać w komentarzach, czy zdarzyło wam się kiedyś spotkać coś, czego istnienia nie dało się wyjaśnić. Jeśli spodobał wam się film, podzielcie się nim ze znajomymi i zostawcie kciuk w górę. Zasubskrybujcie też nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych sekretów świata. Do zobaczenia.